Polipy jelita grubego. Polipy jelita grubego to łagodna zmiana, inaczej uwypuklenie do środka jelita. Może stać się zmianą nowotworową, złośliwą. Dlatego usunięte polipy powinny być poddane ocenie histopatologicznej. Po 60 roku życia spotykane są u 50% pacjentów. Są spotykane z podobną częstością u mężczyzn i u kobiet, delikatnie częściej u mężczyzn. Polipy możemy podzielić na uszypułowane i nieuszypułowane, inaczej siedzące. Ze względu na typ histologiczny polipy dzielimy na gruczolakowate, ząbkowane i hamartomatyczne. Gruczolakowate to są polipy potencjalnie nowotworowe, czyli mogą zmienić się w komórki rakowe i są spotykane najczęściej u dorosłych. Ząbkowane nazywane inaczej hiperplastycznymi. Są to małe, poniżej 5 mm polipy. Nie są zmianami przedrakowymi. Hamartomatyczne są spotykane najczęściej u dzieci i nie zwiększają ryzyka wystąpienia raka. Przyczyny mogą być genetyczne, np. rodzinna polipowatość gruczolakowata, środowiskowe, np. palenie tytoniu, infekcyjne, czyli częste stany zapalne, a także siedzący tryb życia. Małe polipy, czyli takie, które mają poniżej 1 cm, są bezobjawowe. W przypadku większych polipów najczęstszym objawem jest krwawienie, niewielka niedokrwitość, a także śluz w kalach. Podstawą diagnostyki jest kolonoskopia z badaniem histopatologicznym. Podstawą leczenia jest polipektomia, czyli wycięcie polipa z badaniem histopatologicznym. Najważniejszym powikłaniem jest rak jelita grubego. Mówi się, że każdy rak jelita grubego był kiedyś niewyciętym w porę polipem. Dlatego ważne jest przeprowadzenie profilaktycznej kolonoskopii u ludzi w wieku powyżej 50 roku życia. W rokowaniu najważniejszym elementem jest transformacja nowotworowa polipa. W przypadku polipów gruczolakowatych istnieje szansa, że w przeciągu 10 lat zmienią się one w zmianę nowotworową. Jeżeli zmiana taka zostanie wycięta na początkowym etapie, to pacjent ma 90% szans na całkowite wyleczenie.